Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejną odsłonę Speedrunna 3.0. Gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy, szukam sobie przeciwnika. Ranking 2203. Zaczynałem z rankingu 1000. Przypominam, że 21 czerwca o 19 w środę zapraszam na darmowy trening, webinar, o którym będziemy razem z Pawłem Kukułą opowiadać i będziemy też rozmawiać o tym, dlaczego ludzki umysł jest, mówiąc w cudzysłowie, silniejszy niż silnik szachowy, dlaczego warto ufać sobie, a nie maszynom. Oczywiście wszystkie informacje będziecie mieli w linku oraz w linku pod komentarzem i w opisie. Mamy obronę Greenfelda. Przeciwnik gra sobie właśnie w ten sposób. I teraz pytanie, H4 zagramy sobie. Zagramy sobie ostro. Dlaczego by nie? Z kim ja w ogóle gram? Dobrze, z kim ja tutaj gram? Z jakimś młodym człowiekiem. Myślę, że goniec G5. Wszystkie figury będziemy wyprowadzać. Prowokacja do H6, wtedy goniec F4. Ewentualnie C5. Wydaje mi się, że C5 powinien przeciwnik grać, otwierać pozycję z tej strony. Jest C6, czyli troszeczkę bardziej tak powiedzmy zachowawczo. Jest goniec na G4. Oczywiście to pilnuje do tego, żeby nie zagrać H5, związuje skoczka. Mi chodzą po głowie tego typu rzeczy, moi drodzy. Czyli hetman B3. Jak goniec ucieka i nie broni już B7, to hetman B3 wydaje mi się takim naturalnym podejściem. Niech sobie bije tutaj skoczka, proszę bardzo. Jasne, że pionek H4 w przyszłości może mieć znaczenie i może być słabością, ale dlaczego mamy się aż tak bardzo martwić na zapas? Chociaż to może nie jest martwienie się, tylko przewidywanie bardziej, co się wydarzy. Czekajcie, przepraszam, ustawię troszeczkę tutaj. O, już nie ustawię green screena za bardzo. Ale to chyba nie ma aż takiego ogromnego znaczenia, mam nadzieję. Dobra. Hetman B3, no i przeciwnik co? Przeciwnik hetman C7, to mogę tutaj go postraszyć. Też grożę takim ruchem jak skoczek na E5. To jest wszystko kosztem też niezrobienia roszady. Trzeba zdawać sobie z tego sprawę. Podoba mi się bicie tutaj, to zawsze mogę odbić gońcem, ale też celuję w B7, więc to jest do wyboru. Znaczy się, na pewno zbije na B7, jeżeli zbije na C4. Może w tej kolejności, znaczy na pewno w tej kolejności trzeba grać. Istnieje też taka opcja, że ja mogę zbić tutaj i zbić na D5. No przeciwnik ma pewnie zagwozdkę. Dokładnie, bo tutaj się nasilił też atak na polu D5. W ogóle można było spróbować zbić, 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 zbić i potem hetmanem zagrać na B3 i bym atakował dwie rzeczy. W sumie nie pomyślałem o tym, ale to zawsze będą ostre rzeczy pod typu po biciu, biciu i E5 na przykład, żeby otwierać pozycję w centrum, gdy mój król nie jest zroszowany. To też jest taka dosyć ważna zasada, jeżeli król nie jest zroszowany, to staramy się go w centrum atakować. No i słuchajcie, mój przeciwnik zamyślił się troszeczkę po hetman B3 i sobie spokojnie duma. Zobaczymy, jak on zareaguje. Oczywiście bardzo też nie chcę tego, że tutaj będę chciał zbić skoczka, no ale jednak po zamyśle zbił. No dobra, bijemy tu, czyli idziemy tutaj w akcję. On prawdopodobnie będzie grał skoczek D7, żeby jego rozwój był jeszcze szybszy, jeszcze silniejszy. Na to pewnie mój przeciwnik stawia. Po skoczek D7 zastanawiam się, czy zbić tutaj właśnie na C4. On wieża B8 będzie szykował. Czy zbić tutaj, wieża B8, z tym pionkiem jak będę chciał tak bronić, to dostanę takie posunięcie niestety. No skoczek D7 jest ruchem chyba jedynym, nie widzę tutaj jakiejś alternatywy dla niego, no chyba, że pozwoli mi zbić wieżę, zagra hetmanem, ale mam też takie zagranie. Ciekawe. Hetman B6. Przyznam się szczerze, nie spodziewałem. Zaraz, ale przecież mogę zbić wieżę. Ha, on mi zbije tutaj, będę miał ogromne problemy. Tutaj będzie atak. Muszę zbić hetmana. Nawet się nie ma nad czym zastanawiać i odbijam pionka. I w tym momencie, jak dobrze liczę, mam pionka więcej. Czysty pion więcej. Okej. Okay. Tutaj nie chciał mi zbić. Goniec stoi dobrze. Pytanie, chyba zrobić trzeba roszadę. Chyba trzeba jednak zrobić roszadę. Dokładnie tak. Nie boję się bicia tutaj. Super. Bardzo się z tego cieszę. Fakt, zepsuł mi pionki. Wieża A5. Będzie chciał tutaj na pewno dublować.
I z pionek więcej, więc jest dobrze. Mogę go postraszyć, ale wieża A3 dostanę. Zagram A3, żeby zejść z obowiązku bronienia pionka, chociaż i tak mogłem zagrać od razu wieżą. Co on będzie kombinował? No tak może zagrać. To wybije, skoczek wybije, goniec wróci na E2. Pionek więcej, potem F4 jakieś. Okej, okay. Wieża C1. Będę chciał grać na tego pionka. Czysty pion więcej. Czuję się tutaj bardzo dobrze w tej pozycji, bo pewnie kombinował takie posunięcie jak B5, B4. Jest taki ruch. Dobrze, wracamy. On zagrać może wieżą tu, to ja goniec G3. Skoczek. Okej. Okay. Czy go straszyć tu, czy odejść tu? On zbije i wyprostuje mi pionki. Niech prostuje pionki. Oddam czarnopolaka. Bardzo świadomie. Co ciekawe, też jeżeli on będzie chciał grać E5, to mam ruch D5. No właśnie. Ruch D5 też jest bardzo ciekawy. Chociaż jeszcze mi nie wybił. Może warto jednak tutaj trzasnąć, otworzyć pozycję. Nie, nie otwieramy pozycji, gramy D5. Jakaś wieża C5 może wlecieć, ale wtedy on skoczek E4. Okej, okay. No to co? No to tutaj pytanie, czy tym, czy skoczkiem? Nie, no chyba skoczkiem. Skoczkiem, bo są jakieś takie opcje jak skoczek C7, skoczek E7, skoczek w centrum wydaje się tutaj stoi dobrze. Jeszcze trzeba brać pod uwagę ruch F5, ale nie teraz, bo tutaj jest nieprzyjemne. Patrzenie gońca na króla. Dobra, dlatego król też zaczął stąd uciekać. Ale jeżeli on zagra tak, to ja będę miał tak i tak. Bardzo ładne zagranie. F5 trzeba brać pod uwagę. Dobra. Okej. Tutaj, tutaj, tutaj. Nie, no, wszystkie figury grają. Wchodzi wieża przecież. No, to też są pewnie takie posunięcia, gdzie nie trzeba się długo zastanawiać. Aż tak długo. Żeby zagrać taki ruch jak wieża D1, wszystkie figury muszą grać, muszą sobie pomagać, muszą się wspierać. No, F5 jest niewykonalne, bo jest opcja tu i tu. No i będą kłopoty dla czarnych na pewno. No, chociażby dlatego, że mogę wybić tu, a potem będzie wisiał skoczek. No tak, jest tutaj po prostu jeszcze skoczek na D7 wisi. Dużo gróźb. A to wybicie mi nie będzie przeszkadzało. Aha, trzeba brać pod uwagę takie posunięcie E4. Będę miał wtedy wtrąconego szacha. Będę bronił tu E4, potem B4 wtrącone albo B3 w sumie zagrać. Ok, wieża C8. Jak zagram na przykład posunięcie typu goniec A2, on wymieni i będę groził tam wjazdem. Ale też wieża może zagrać na C5. Ale chyba w zasadzie muszę tak zagrać, bo on zagra wieżą na C5 i mogę mieć problemy. Goniec B3 może. Bo taki ruch to zawsze mam opcję skoczkiem na B4. Tutaj, jak wieża C5, prawdopodobnie wymienię. No tak, trzeba będzie to wymienić. Bez dwóch zdań. Ok, redukcja jednej wieży. I właśnie goniec też fajnie tutaj pilnuje pola na C2 w tym momencie, dlatego też zadecydowałem o gońcu B3. No dobra, problem mam z gońcem. Chciałbym go uaktywnić, ale za bardzo nie mogę. Może w ogóle tak zagrać. Pionek więcej. Może w ogóle tak. Skoczek B4, bo atakuje sobie po prostu wieżę póki co. Jeżeli król na E7, to też widzę takie strzałki jak goniec na F7. Jak on odbije, to oczywiście bije skoczka, zdobywam drugiego pionka i pionek F nie będzie mnie już w tym momencie bardzo męczył. Czy w ogóle mnie nie będzie męczył? Bo go nie będzie. Zakładam, że taki ruch może przeciwnik wykonać. O, zagrał wieżą, czyli nieco lepiej. Tutaj, 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 tutaj. Tutaj, tutaj może odejść. W ogóle co ja gadam? Bo jeszcze mam skoczka D5. Tak. Tak, aha, bo jest atak na gońca.
Może w ogóle król G2 wyczekać, a jeżeli F5? Dobra, król G2. Król G2. Wyczekuje trochę pozycję. Dlaczego by nie? Pionek więcej. Trzymamy się. Taki ruch jest niemożliwy. No F5 tak, to F5 to już teraz tak zagrał przeciwnik. No więc taki ruch grozi zapewne. Będę wtedy musiał uciekać. Dobra, gramy wieża D6. Będziemy celować w punkt G6, w punkt B6. No ten ruch jest nieunikniony. To po prostu odejdę gońcem. Jeszcze goniec F6, widzę coś takiego, ale nie, bo jest strzałka tutaj. Właśnie, skoczek D5. O, już zagrał w ten sposób, super. No to hop. No to teraz to już się pozycja sypie u przeciwnika, bo on musi odejść pasywnie, żeby bronić skoczka. A ja wymienię sobie tutaj, skoczek wybije i wybije pionka. Jeżeli wybije ten skoczek, to też wybije pionka, bo jak on wybije, to tutaj. Dobra, to się wszystko zgadza. Skoczek na F6, bicie, bicie, bicie. Wygrano. Czyli weszliśmy sobie do obozu przeciwnika i go tutaj zaczęliśmy maltretować nieco. Ok. Jeszcze patrzę, czy... Nie, tu się wszystko zgadza. Nie ma żadnych odejść. Ok, jest bicie. No dobra, myślę, że po prostu wieża E6. Ok. Tutaj, on mi zagra tu. Aha, no muszę tak zagrać. Muszę tak zagrać, oczywiście, że muszę. Tutaj nie ma strzałki. Jest taki ruch, to jest też taki ruch. I wtedy będę mógł obronić pionka na chwilę. No dobra. Więcej opcji tutaj jest dla mnie. Dobrych. No tak, przeciwnik się zamyślił. No goniec C6, tylko po to, żeby zyskać tempo, żeby nie stracić pionka. Chwila tutaj, tutaj. Tu zawsze jestem rozciągnięty. No dobra. To tak, to on nie może nawet tak zagrać. Ok, no bo jak tutaj, to tu, jak tu, to po prostu zbijam. Jak tak, to szach. Taktycznie tu się wszystko zgadza. Przepraszam emocje za ziewanko. Poprawię się. No zwykle też jest tak, że się myśli dłużej w przegranych pozycjach. Naturalny objaw. Zdajemy sobie sprawę, że jest źle i nagle zaczynamy myśleć. A tutaj trzeba to stosować zdecydowanie wcześniej. Ok, on mnie chce w ten sposób rozciągnąć. Nie no, zagramy tak, bo będę miał zaczepkę też na G6 w razie czego. No tak, tutaj na G6. Po prostu będę rozciągnięty, goniec będzie mógł sobie swobodnie uciec. Skoczek, no dobra, no. No nie muszę chyba tutaj za dużo komentować. Mam nadzieję, no pozycja jest taka, że no każdy z nas powinien sobie poradzić. Tutaj chyba nawet mam teraz taki ruch. No w ogóle też dobre posunięcie, dlatego że celuję też w C2. I po wybiciu wie, że nie daje mi szacha, więc to jest już super, ultra wygodne. Mogę też dać szacha tutaj, to jest też chyba dobre, bo jak on odejdzie tu, to wygrywam po tym ruchu, więc jak on odejdzie, to mogę zbić też tego pionka, mogę też zbić tego pionka, w sumie chyba nie ma większej różnicy, wezmę najpierw tego, potem tego. Chce mi tutaj zbić z szachem, no ma prawo, zawsze mogę tak i obronić, właśnie dużo mam dobrych opcji, żeby to obronić.
No dobra, chyba zbiję tutaj, dlatego że mam potem szacha i wymieniam. Po skoczku na E3. O, to nawet tak nie zagram. Dobra, gramy tak. Na końcu jeszcze można zagrać goniec D3, który będzie dobrze pilnował odejście skoczka, gdzie można się kompletnie poddać. Tak też przeciwnik zrobił. No dobra, szukamy sobie kolejnego przeciwnika. 2247. Dobra, no to co? Agresywne D4. Agresywna odpowiedź D6. Możemy zagrać jakoś trochę inaczej z tym moim przeciwnikiem. Zakładam, że jak jest D6, to będzie też G6. Może się trochę wygłupię tym posunięciem H4, ale zobaczymy, czy on. No właśnie. Skoczek C3. Tak, żeby zagrać E4. Więc możemy przejść tutaj naprawdę do normalnej pozycji po C5 czy E5. No E5 to. No właśnie, E5 też jest możliwe. Może zakręcić troszeczkę w pozycji, zagrać skoczek F3, czyli spróbować wyprowadzić dalej figury. Okej, teraz takie posunięcie. No dobra, H4 się bardzo przyda, bo będę miał odejście na H3. Będzie D5. Okej, wyprowadzenie kolejnej figury w sposób naturalny. Może być H6, skoczek na H3, potem E3. Pełna zgoda. Gramy E3. Jak zbijesz, no to zbiję. To jeszcze mi wyrządzisz tutaj przysługę. Mówi się wyrządzić przysługę? Czasami, jak komentuję, słuchajcie, brakuje mi słów do określenia tego, co chcę powiedzieć. No zagram A3, żeby wymusić bicie, ale on tego nie zbije. Nie ma opcji. On odejdzie na D6 albo na E7. No tak nie zagra, bo dostanie B4. Więc odejście na D6, na E7 jest najbardziej prawdopodobne. Zbił? Dziękuję bardzo. Bardzo chętnie to przyjmę. No i C4 od razu, żeby walczyć o centrum. Żeby te pionki nie były zablokowane. To jest obowiązek. No i mam parę gońców, jest świetnie. No to wybijam. Oczywiście on zbije skoczkiem. Tu zagram gońcem, będę miał opcję skoczek F4. Te H4 może być bardzo. Naprawdę? C4. No, da mi szacha i wymuszę wymianę hetmanów. Na co pójdę z pocałowaniem ręki. Tu jeszcze celuję w ogóle fajnie w pionka C7, on będzie musiał się nim zająć. Pozycja kapitalna. No, dziękuję bardzo. On musi raczej wymienić, bo dostanie widły, aczkolwiek ma też zbicie na H3, a co też dla mnie jest ok. Uważam, że po kilkunastu ruchach ja mam tu ogromną przewagę. Bo nawet jak ja wymienię tu i on zbije skoczkiem, to raz, że mogę zagrać D5, żeby obronić pionka C4, mogę też zagrać wieża C1, żeby obronić tego pionka i cały czas trzymam dobrze pozycję. Wymiana nastąpiła. Ok, król C3 wydaje mi się sensowne. Może się wydawać dziwne, ale król naprawdę tutaj wszystko kontroluje. Nie ma już hetmanów. Nie muszę się obawiać, że król jest w centrum. Ok, mogę tak. Mogę w zasadzie wszystko tutaj zagrać. Dobra, wieża B1. Niech ta wieża sobie spogląda w tę stronę. Jak on C5, to tak dostanie. Zaraz goniec E2. Aha, nie pozwoli mi zagrać gońcem. Ok. No dobrze. Masz prawo, drogi przyjacielu. To najpierw tak zagrajmy. On skoczkiem, to ja odejdę wtedy tu i nie będę miał skoczka na H5, a potem wejdę skoczkiem tu i gońcem na przykład na E2. No a chcę, w zasadzie chcę tego skoczka teraz tutaj wybić, to bez dwóch zdań. Jak mi się to uda i on wybije tym, to w ogóle będzie stał tragicznie. No dobra, czyli konsekwentnie. No wieża tutaj na B1 się często przydaje. Okej. A skoczek F4, jak tak, to tak. Tutaj też dobrze działamy. Skoczka trzeba wstawić może na D5. W ogóle skoczek D5 teraz fajnie wygląda. Ale on mi na to nie pozwoli. Zresztą słusznie. Troszeczkę mi się nie chce grać tego posunięcia. Wolałbym zachować tego gońca. Myślę nad H5.
Tęgierz H4, dostanę taki ruch, to się porobił dziurki. Dobra, chapić. Bo też będę miał opcję goniec H4, żeby ten goniec tędy sobie podziałał. Ale wieża H4 niestandardowo bardzo. Tu odejdzie. Ok, jak odejdzie, to dobrze. Jak odejdzie sobie, to ja sobie zagram goniec E2. Odstraszymy go. Zobaczcie, jest zajęte centrum. Mój król jest lepszy. Wow, tego ruchu się nie spodziewałem. No ma sens to, ma sens. No dobra, myślę, że... No dobra, zagramy goniec E2. Niech będzie. Wymienimy. Wymienimy. Ta wieża też będzie fajnie celowała w punkt E4 na ten moment. Można spróbować też królem tutaj. B5 poszło, a to mądre zagranie jest. To bardzo mądre. O, tego nie przewidziałem. To jest bardzo mądre zagranie. Kompletnie tego pod uwagę nie brałem. Już grozi mi bezpośrednie bicie. Jak zbiję tu, on jeszcze ma wejście tu, ja odchodzę. Oj, źle to wygląda, Krzysztof. Tutaj rozpatruję teraz, żeby nie otwierać niczego. On zbije tu, ja zbiję. On tutaj. Trochę mu pokaleczy te pionki, ale... No dobra, muszę tak grać. Oj, powiem wam, rozluźniłem się za bardzo. Rozluźniłem się za bardzo i... No właśnie, nie przewidziałem tego. Jak tutaj, to tu chciałem, ale zaraz. Też będę musiał oddać chyba pionka. Tutaj to F6. Uła! Ten goniec na F1 był bardzo potrzebny, jak widać. Bicie, bicie. Odejście, szach. Odejście, bicie. Fatalnie to wygląda. Może tak w ogóle. Coś zamieszać. On tutaj. No dobra, próbuję zamieszać. Wygląda to bardzo źle. No w ogóle jak tak zbije, to będę mega szczęśliwy. Ale on tak nie zbije. On też może oczywiście zbić tutaj, tutaj. No, to będzie pionka. Zbił. Ok, zbije tutaj na pewno. Nie zbił tutaj. Ale zdąży to zrobić. Poczuł. Poczuł, że może mnie tutaj ograć. Słusznie. No z Benzemą chciałem wygrać. Niesamowite, po prostu uważałem, że mam tu wszystko już w tej pozycji, a okazuje się, że znowu robi się bardzo ciężko. Co jest w ogóle w tym... Dobra, idę skoczkiem, no muszę coś skoczkiem zagrać. Co on mi chce napisać wiadomość? Akceptuj. O, już będzie celebrował, super. Mam nadzieję, że nie będziesz. Niestety nie jest wesoło w tej pozycji. Bardzo nie jest wesoło. Król tutaj jednak stoi źle. Bicie, bicie. Teraz stoi źle. Wcześniej stał dobrze. Tutaj. On mi uderzy tak. Będzie mnie strasznie męczył. No dobra. Muszę teraz się przestawić, żeby walczyć o remis. Wydaje mi się, że muszę zbić tu. Może skoczkiem? Chyba kontakto, tak. Tak, tak. Tak, tak i tu. Wróci. Sztuczki taktyczne może się pojawią. Dobra, biję. Co ja w ogóle gadam? Jak tak i tak, to on tutaj z szachem. Co ja muszę królem teraz uciekać? To mam poważne problemy. Ojejku, kompletnie poważne problemy mam teraz. Przecież jak ja tutaj, to on tutaj, albo tutaj. Ale nie, chwilunia. Jak ja tu, on tu. Ja tu. I on tu. No tak.
Tutaj zbiję, mogę tu, no kolejnego pionka stracę. Tu może tutaj celować tam. Okej. Okay. Ha, zbije mi nawet na G2. Ojejku, jak mi się te piony sypią teraz. Nie zbił, okej, okay. nie zbił. Ale co on tu chce więcej? To zbiję na A7. Może teraz on się trochę rozluźni. Ha, tu jest strzał. Nie mogę zbić tego pionka. Spryciarz. Szach tu. Któż go wie, co tu będzie? Skoczek E3, jakby stanął, byłoby dobrze. Aha. Cały czas ma wszystko z szachem. Słusznie. Podszedł do pozycji bardzo praktycznie. Co tak mam grać? No zagram tak. Coś o biedny żuczek mogę. Jak tu, to jeszcze takie są opcje. Matowe. Opcje matowe. No właśnie. Opcje matowe się pojawiają. Kurczę, no taki ruch grozi. Kompletnie tego nie przewidziałem. Jak odejdę tak, to mi da szacha. Jak tu, to szach. Tu i tu mat. Ale jaja. To też dostanę szacha przecież. Ale nie będzie potem tutaj opcji. Dobra, wierzę do siebie. Tutaj, to tutaj. To, że jest przegrana, to wiemy, no. Dałem się zrobić jak dziecko. No ostatnie ze 2-3 odcinki do speedrun, to powiem wam szczerze, no ciężkie są, kurczę blade, no ciężkie. Znaczy ciężkie z tego względu, że sobie na własne życzenie, no po prostu. Ha, tu dostanę mata. O rety. No pozwolę mu na to, no. Bierze A8. Okej, dobra. A może rewanż? A, zobaczymy. Może się zgodzi. Poproszę o rewanż. Jest! Bardzo dobrze. No to teraz ci pokażę. To ci teraz pokażę. Będę grał szybko. Wybaczcie, będę mało tłumaczył. Jestem na niego sportowo zezłoszczony. Wyrażając się bardzo delikatnie. Dobrze, masz moją najlepszą broń. To ci zaraz pokażę, jak się gra w szachy, gościu. Od razu wrócisz na boisko. On będzie myślał, że jestem zdenerwowany. Zapewne. Tak, że gram szybko. Jasne. Zagramy sobie tak. Na luzie. Goniec F5. Proszę bardzo. Zobaczymy, co teraz zrobisz. Ok. Dobrze. Powrót taty bez wypłaty. Tu się nic nie dzieje, zaraz C5. No dobra, C5. Tam idzie w przelocie. Pewnie tak. Zbijemy pionkiem. A jak nie zbije, to super. Zawsze mnie zastanawiało to. Nie rozumiem tego, dlaczego to jest złe bicie.
Nie mogę teraz zbić, bo przecież tam wieża jest broniona. Okej. Okay. Coś mi się teraz ubzdurało. Sorry. A6, B5. Jesteś mój. To są moje pozycje. Jesteś mój, bo to są moje pozycje, panie Benzema. Masz H6. Okej. Tak i tak. Wzmocnić atak na C4, przepraszam. Tak, to tak on będzie musiał wybić. Super, zostawi mi czarnopolowego gońca. Musi wybić, bo ja inaczej mu tutaj strzelam. Okej, wszyscy są szczęśliwi. Okej. Kulturalnie wracam. Może przestawię skoczka, może wejdę hetmanem. Dobra, może tak w ogóle, czy tu jakieś ataki istnieją? Nie widzę. Zagram wieżę B7. Może to nie jest najlepsze, ale przynajmniej z prostym planem, żeby tak zagrać. Skoczek. Skoczek może mieć problem. Skoczek. Aha, on się tak przestawia. Dobra. Dobra, tak. Chcę zbić tu. Tylko, że on będzie mógł skoczkiem odbić. Coś tam kuma. Naprawdę? A tak nie mogę? Tutaj, tutaj. Pionkiem. B4 dostanę, tak? B4 chyba dostanę. C4. To chyba nie ogarnął czegoś. To jest bardzo fajna pozycja teraz. Dobra, wieża A7. To teraz B4 nie działa, bo C4 odchodzę skoczkiem. Dziwne. Cały czas mam dobrą pozycję. Jak on zbije tu, to ja będę mógł odejść na przykład tak. Okej. Ale może tak zagrać w sumie. Dużo dobrych opcji jest. Tu, a tam ucieknie. Dobra, to nie. Okej, okay, obronimy po prostu. Z planem skoczek B7 i będę celował w pionka. Okej, okay, skoczek B7. Tutaj coś podważa. Dobra, niech sobie podważa. Hetman A8. No wieża D2 pewnie będzie musiał. Dobrze, więc zagramy sobie wieża A6. Będziemy trzymać pionka. Hetman A7, wieża A8. Prosty plan. A, on chce oddać materiał. Słusznie. Biorę. Biorę. I nawet się nie pytam. Wieżą, czy wieżą, czy wieżą chyba. Wieżą. Goniec broni, więc tutaj może nie bić. Ok, pionek więcej. Taki ruch chyba jest ok. Wydaje mi się, że tak. Dobra wymiana. Oczywiście on nie może zbić, bo pionkiem. No dobra. Nie chcesz wymieniać? Będziesz chciał grać tutaj. Dobra, to ja ci muszę wymienić, żeby troszkę zredukować materiału. Mój skoczek. Zaraz tak nie mogę. Chociaż mogę, bo on to mi palnie. Ja mu palnę tam. Okay, skoczek A5 może. C5 też dobrze wygląda. C4 dobrze wygląda, bo skoczkiem wskakuje, ale nie za bardzo, bo tutaj wskakuje. Dobra, nie, 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 nie. Chwileczkę, zagramy sobie może hetmanem na A6. Przytrzymamy trochę pól, wstawię wieżę. Bo też nie chciałem tak grać. W sumie mogłem. Dobra, H5. Mogłem też pomyśleć o biciu, ale już za późno. Okej, okay, hetman F4, co? Tak. Dobra, biję.
No dobra, tak. Jeżeli tu, to tu. Tak. Muszę zbić, on zbije, ja tu i co, da mi mata? Bez jaj. Trochę mi się to nie podoba. Zaczyna mi się trochę nie, to nie podobać, nie wiem dlaczego. Za szybko. Co? No nie, tylko nie to, słuchajcie, skoczek tutaj. No nie wierzę po prostu. Po prostu nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę w to, nie? No po prostu nie wierzę w to. Tak się dałem zrobić. Tutaj, tutaj, tutaj. A, tu i tu mat, no przecież. Chwila, tu, tu, tu. Tu i tu. Niewiarygodne. Po prostu niewiarygodne. No nie wierzę, słuchajcie. No kompletnie zgłupiałem. Ale będzie lawina komentarzy. Szachuś, zachowałeś się pyszałkowato, nie? Ła. Tak? Wieczny szach, czy mnie zniszczy? No niewiarygodne. Po prostu, ale mnie zdenerwował gościu. No nie, no przecież on kompletnie... Kompletnie, no, źle gra, no. Czy ja... Jeszcze gorzej na końcu, jak widać. Co ja w ogóle zrobiłem? Jak mnie sprowokował? Mogłem w tej sytuacji. Czemu ja tak szybko zagrałem? Mogłem po prostu zbić tego skoczka. I wszystko pięknie grało. Wszystko pięknie grało. Bez sensu. No niewiarygodne. Po prostu jestem zły na siebie totalnie. Totalnie jestem na siebie zły, wściekły. Nawet jeszcze nie mogę tak, nie mogę czegoś takiego zrobić. No. Z szachem, nic. Nic nie działa. Kompletnie. Ale bzdura. Nie mam jak się obronić. No nie mam jak się obronić. Nie widzę opcji obrony. Takiej prostej rzeczy nie widziałem. No zastrzelicie mnie po prostu. No co, F6 muszę grać tutaj. No i co, i tu czy tu? Bez znaczenia. No dobra, no F6, no co ja mogę, no. F6, no, niech będzie. Jestem wściekły na siebie. A tutaj jeszcze może mi dać szacha. Tutaj G6 i też jest koniec partii. No tak, no szach. Bez znaczenia to i tak jest przegrana. Tak była przegrana. Co? Jeszcze takie sztuczki? A, no super. Zbiję tutaj i koniec partii. Dobra. Szybki przegląd partii. Coś mi tu nie gra. Nie no, dobra. On też popełniał dużo błędów. Hetman D3 to błąd. Nie no, nie grał programem gość. Tak, to miałem na myśli, ale nie grał programem. Widzicie, drodzy, że moi drodzy, że tutaj jest dobra pozycja czarnych. Dlaczego odejście? Dobra, to są już jakieś takie. Ja nie wierzę komputerom do końca. To na pewno są wszystko dobre posunięcia. No tutaj dobra, zacząłem kombinować, ale to, że silnik pokazuje 0-0, zobaczcie, on też popełnia błędy. No mam przewagę, mam. Co tutaj grać? Wieża A3. Wieża A3, to są takie już subtelności. Wszystko działa. No gość nie istniał po debiucie, no. No wieża A3 przytrzymać.
Wszystko się pięknie trzyma po prostu. No powiem wam, że jestem kompletnie zniesmaczony. No jak można przegrać taką pozycję? A, wieża B4. Standardowo, czyli bardziej aktywną wieżę trzeba wymieniać. No właśnie, wieża D4. Choć to też, jak widzicie, nie jest złe. No wymiana. Skoczek A5 jednak tu. No nawet król H7. No przecież ja mam czarnopolaka, on nie może mi krzywdy zrobić. No ale po tym ruchu zrobił. Król F8. To tak. HG, HG, ok. Tu jakieś dobre posunięcie trzeba zagrać. Wieża C8, wieża A8. Skoczek błąd. Hetman. No właśnie, bicie jest ruchem totalnie przegrywającym, jak widać. Kompletnie. Co F6 i trzymać pozycję. Psychologiczne aspekty też są takie. No. Psychologia zadziałała. Tak, tak. Skoczek. Skoczek C5. No mógł lepiej oczywiście. No, bez znaczenia. Dziękuję za uwagę. Dwie porażki. Myślę, że będą one wartościowe dla was również. Dla mnie są. Pokora jeszcze większa. I na pewno nie można grać w ten sposób, że jak przegrywamy, to potem się złościmy i chcemy się szybko odegrać. To nie jest dobry sposób. No tak działa czasami. Tak to w szachach jest. Mam nadzieję, że te porażki po prostu wyciągnę z nich wnioski. Ach, nawet nie wiem, jak nazwę tytuł. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.